Danuta Ryszkowska, witam Państwa i zapraszam na Kurier Mazowiecki. W ubiegłym roku na Mazowszu motocykliści byli sprawcami 80 wypadków. Spowodowali śmierć 17 osób i obrażenia 86. W Płocku plagą są prowadzący tzw. ścigacze. Policja zapowiada wzmożone kontrole. Nie tylko na drogach wyjazdowych, także w samym centrum miasta. Kierowcy tzw. ścigaczy biją rekordy prędkości, zapominając o zdrowym rozsądku. Bardzo nieodpowiedzialne. Odpowiedzialne tym bardziej, że tutaj był poważny wypadek jakiś czas temu. Myślę, że no, powinni przynajmniej na mieście zwolnić, ostrożniej jeździć. Nadmierna prędkość, wyprzedzanie na trzeciego to najczęstsze zachowania na drodze. Po polskich drogach jeździ coraz więcej motocykli, to szybkich, ciężkich motocykli. Niestety, drogi, umiejętności kierowców nie zawsze pozwalają na ich właściwe prowadzenie. Drogówka zapowiada wzmożone kontrole motocyklistów i kary. Sprawdzamy stan techniczny motocykli, czy kierowca motocykla posiada uprawnienia do kierowania, ponieważ mogę tutaj w tym miejscu powiedzieć, że również zdarzają się motocykliści, którzy po prostu wjeżdżają na drogi nie posiadając uprawnień. W zeszłym roku na mazowieckich drogach wydarzyło się ponad 170 wypadków z udziałem motocyklistów. Zginęło 25 osób, a 146 zostało rannych.